Z nami Marcin Jesiotr, właściciel Fighters Areny. Witaj, Marcin. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No to podsumuj w kilku słowach, jak Ci się podobała dzisiejsza gala i walki. No, jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o strony sportowe. Wszyscy gratulują, że bardzo wysoki poziom. Jestem zadowolony bardzo. No wiadomo, walkę wieczoru leki nie dosyć, no, ale taki jest sport. Złamał nogę. Żałujemy, że Michał nie mógł pokazać wszystkim, na co go stać tak naprawdę. Nie zdążył się jeszcze dobrze wejść w walkę, a musiał po prostu skończyć, tak? Z tego co rozumiem, z tego co tutaj dzisiaj było mówione, to już planowana jest jakaś kolejna walka dla Michała, możesz to powiedzieć? Coś więcej? Tak, Michał jest zakontraktowany na 25 maja, prawdopodobnie z Brazylijczykiem, ale jeszcze nie mamy dopiero kontraktu z Brazylijczykiem, także nie mówimy nazwiska jeszcze, ale na pewno Michał walczy do 25. No i to mogę zdać, że nie tylko Michał, bo będzie Adam Maja Maciejewski walczył, Longer, Czajczyński, także będzie mocna obsada. Oczywiście Robert Jocz będzie walczył z Wiktorem Dobrego w kategorii 80 kg, także zapraszamy wszystkich do Bełchatowa. Właśnie, Jacek Żadziński mnie nie przestaje zaskakiwać, że tutaj tych wszystkich młodych wilków tak po prostu sobie na ludzie stopuje. Co teraz, masz jakiś pomysł w ogóle, co dalej z Jackiem? Bo już mu zacznie niedługo rywali brakować w tej wadze ciężkiej. No Jacek naprawdę to jest mega niesamowity człowiek, nie? Cały czas do przodu idzie, co widać dają wyniki treningi z Michałem Kiton, tak? Nie ma co się oszukiwać, on jest pod okiem Michała Kity, dlatego tak to wszystko ładnie wygląda. Planujemy zakontraktować walkę z panem Tyburą, jeżeli chodzi o Bełchatów, tylko tam musimy zobaczyć w kontraktach, czy tam nie blokują, bo z tego co wiem, pan Tybura podpisał kontrakt z M1, także musimy tam się dogadać z menadżerem bądź z trenerem, także chcielibyśmy do tej walki, żeby do niej doszło. No to świetny pojedynek się zapowiada, ale taki pojedynek, który bardzo bym chciał zobaczyć, a który miał być tutaj dzisiaj, to była walka Mateusza Strzelczyka z Pawłem Pawlakiem. Z Łodzi, czy do tego pojedynku też dojdzie na Fighters Arenie? Tak, na pewno dojdzie do tego pojedynku. No Paweł niestety po ostatnim pojedynku złamał sobie rękę, nie mógł się przygotować, także, ale na pewno do tej walki dojdzie. Nie wiem czy w Częstochowie, ale na pewno do niej dojdzie. Teraz była Fighters Arena 6, w Bełchatowie ma być Fighters Arena? 8. To powiedz teraz gdzie 7, czy można już zdradzić co nieco? Oczywiście możemy zdradzić, 7 robimy w Sieradzu 20 kwietnia, także zapraszamy. A już wiemy kto będzie gwiazdą wieczorów w Sieradzu? Tak, w Sieradzu będzie walczył nasz zawodnik 7-7 Łukasz Saszach-Lewicki, prawdopodobnie z Czechem. Tu już dogrywamy sprawę, ale Łukasz na pewno zawalczy w walce wieczoru. No, ostre tempo sobie tutaj Fighters Arena nakręca w 2013 roku. Starczy Ci na to wszystko czasu i sił? No walczymy, chcemy zrobić coś dobrego dla polskiego MMA, cały czas podnosimy ten poziom sportowy, tak mi się przynajmniej wydaje. No i dążymy, żeby pokazać ludziom, że naprawdę można zgromadzić kibiców, nie biorąc celebrytów, tak? Coraz większa świadomość i w ogóle wiedza na temat MMA w Polsce, także bardzo z tego się cieszymy i tu właśnie chcieliśmy podziękować Federacji KSW za piękne promowanie MMA w Polsce. A ja miałem przyjemność komentować z Robertem Joczem dzisiejszą galę w systemie pay-per-view, czy już mniej więcej coś wiemy na temat jak to się sprzedało, jak to się przyjęło, czy jesteś zadowolony mniej więcej, czy to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Szczerze mówiąc za wcześnie, bo cały czas jestem rozchwytywany, wywiady, zdjęcia, nie możemy dostać się do komputera, podejrzeć po prostu ile zostało, ale na pewno na stronie opublikujemy to. Super, dziękuję Ci bardzo za wywiad i widzimy się już zapewne wkrótce w Sieradzu. W takim razie co miesiąc jakaś, widzę, gala się szykuje w Fighters Arenie, więc nic tylko się cieszyć. Tak, cieszymy się również z tego, że mamy taką możliwość, że możemy mieć te gale co miesiąc coraz częściej. Mamy już coraz większe poparcie w mieście, mamy sponsorów, także tylko robić gale coraz lepsze. Dzięki wielkie. Dziękuję.